program romski daje najważniejszą, ta wartość najważniejsza dodana, to są nasze osobiste kontakty. To, że mamy stereotyp Roma, właściwie cygana, bo stereotyp Roma jest trochę inny od stereotypu trochę cygana. Lepszy. Trochę lepszy, prawda? Że lepiej jest być Romem niż być cyganem. Ale te stereotypy możemy przełamać tylko wtedy, kiedy się poznamy. Kiedy siedzimy przy wspólnym stole, kiedy razem pracujemy. Bo tak naprawdę poznajemy się wtedy, kiedy razem pracujemy. Opowiedzcie może troszkę o tym, jak zaczęliście pracować razem. Ilonka? No, pani Ilona przychodziła do nas. Spotykaliśmy się. No, część bardzo dużo od nas Romów do tyłu się cofało. I otwierali się przy pani Ilonie. Jak potrzeba, nie byli szczerzy. Bo to też nie jest tak, że tylko Romowie mają, czy Cyganie mają, jest stereotyp na temat Cygana. To Polacy, nie Cyganie, mają też gadziowie, też. Są też źle postrzegani przez Romów. Czyli stereotypy tutaj działają w obydwie strony. Tak, bo na przykład jak idziemy gdzieś na urzęda, widzą Cygana, no to omijają nas. My znowu też, na przykład jak ktoś się do nas wraca, my też omijamy i nie otwieramy się szczerze. Dopiero pani Ilona przed nami się otworzyła szczerze i my wszyscy, na przykład dla Czajkowskiego, przy pani Ilonie to samo się otworzyliśmy. Że pani Ilona na przykład wszystko wie, co się w naszych sercach nawet dzieje, wszystko wie. Bo człowiek jak otworzy się przy kim, no się trzyma się tej osoby. I pani Ilona dużo rzeczy nam właśnie otworzyła oczy, można powiedzieć, i dla dzieci, i dla dorosłych. Bo dzieci na przykład nie korzystali nigdy ani z wycieczek. Mama bały się puszczać na przykład dzieci, żeby gdzieś bez mamy pojechali, na przykład na jeden dzień nawet. Musiała któraś mama albo dwie mamy jechać, żeby przekonać się w ogóle, że te dzieci mogą z czegoś korzystać. No i bardzo dużo pani Ilona nas nauczyła na przykład na dużo rzeczy, żeby być otwarte, skoro nie zrozumiemy, możemy się spytać. Możemy na przykład o coś swoje zawalczyć. Pani Ilona nam też bardzo dużo tłumaczy, że trzeba też od siebie coś dać, żeby coś osiągnąć i uzyskać. Jeżeli będziemy tak do tyłu się cofać, no mamy też problem właśnie z tym stowarzyszeniem, żeby otworzyć. No bo dużo osób by chciało otworzyć, a nie ma takich konkretnych, kto by naprawdę trzymał władzę i rękę na tym. Bo są albo starsi, młodsi to chłopsiów mają w głowie. Kobiety u nas nie mogą, bo u nas kobiety są w tyle, mężczyźni mają górę. Szanujemy polskie tradycje i my mamy swoje tradycje, które my musimy je trzymać. I musimy je szanować, bo to mamy przez starszyznę wyznaczone i to już w genach. Nawet dzieci, które 3-4 latka już są uczone, co mogą, a co nie mogą. Co mogą chłopcy, a co dziewczynki nie mogą. I bardzo na przykład też problemy mamy z tym, że dziewczynki jak chodzą do szkoły, no kończą już na przykład te 12-13 lat, my już nie puszczamy je do szkoły. Bo obawiamy się, że ktoś na przykład przyjedzie, porwie je, a i zmuszane są do życia, na przykład do małżeństwa. A my na przykład nie chcemy i nasze dzieci, żeby tak było. Teraz mamy też problem na Czajkowskiego właśnie, że 2-3 dziewczynki nie uczęszczają do szkoły, bo zmarł ich pradziadek. Przyjechali z innych miast, widzieli na przykład, że ładne dziewczyny. Oni wyglądają na starsze, mają po 13, po 14 lat i są na siłę porywane po prostu. I nie uczęszczają też do szkoły w tej chwili. I przez to są problemy. No i właśnie niektórzy, na przykład nauczycielka czy dyrektorka tego nie zrozumi. Oni by musieli być w szkole od rana do wieczora pilnowani. Chłopcy znowu mają inaczej, bo ich nikt nie porwie, a dziewczynki już porwą. Te szkolenia, które mamy w tej chwili we Wrocławiu dzięki programowi Romowi i Gadziowie na jednym podwórku, mają za zadanie uświadomić urzędnikom państwowym, że te problemy wynikają nie wyłącznie z niechęci, nie wyłącznie ze stereotypów, nie wyłącznie z zamknięcia Romów na przykład, tylko z podstawowych różnic kulturowych. Ja na przykład w tamtym roku, w zeszłym roku, pod koniec starego roku, chodziłam do szkoły do czytania, pisania, żeby się nauczyć czytać i pisać. No i nadal mam nadzieję, że w tym roku, bo znowu wiem, że jest taki projekt, mam okazję i nadal będę chodziła, żeby się dalej uczyć tego czytania, pisania, bo z tym problem mamy. I dużo osób jest takich od nas, na przykład kobiety mają właśnie więcej problem jak mężczyźni. No bo chłopcy dłużej chodzą do szkoły jak dziewczynki, bo dziewczynki mieli nieraz tam po 12 już nie chodzili. Co się tam mogli nauczyć? Raz chodzili w kratkę, raz nie. Z dokumentami też problemy mieliśmy. Przychodziły dokumenty, człowiek nie umiał czytać, do śmieci wyrzucał, a to były ważne dokumenty. Na przykład
o mieszkanie szło tam, że tam zadłużenie czy coś. My nie wiedzieliśmy, my to do śmieci wyrzucaliśmy. Dopiero pani Ilona, jak zaczęła z nami współpracować, kazała nam zatrzymywać, czekaliśmy, kiedy przyjdzie, przeczytała nam. Zaczęliśmy teraz dokumenty chować, mamy teczki, wszystko swoje miejsce ma. Nawet nie przeczytam tego, ja czekam, zrozumie tam coś, niektóre słowa, ale czekam na panią Ilonę. Pani Ilona przyjdzie, przeczyta i ja już wiem, o co to chodzi. Co mam załatwić, co nie załatwić. A tak dużo osób od nas, bardzo dużo osób na Czajkowskiego, nie wiedziało, co to jest i do śmieci wyrzucaliśmy ważne dokumenty.